Zostawił w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Błażeja Poborzego. Pani senator, panie pośle, panie komendancie, panie wojewodo, panie dyrektorze, panowie komendanci, drodzy druhowie, ale przede wszystkim dziś pozwólcie, że do was skieruję swoje słowo. Najmłodsi członkowie dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Piękna to uroczystość i dla mnie duży zaszczyt, że mogłem wręczyć państwu te symboliczne, wręczyć wam te symboliczne promesy, za którymi kryją się zrealizowane wasze potrzeby, które wcześniej wskazywaliście. Są różne rodzaje inwestycji. W ostatnim czasie mam poczucie, że zarówno na Państwowej Straży Pożarnej, tej naszej wiodącej formacji, bardzo wysoko ocenianej, dbającej każdego dnia o bezpieczeństwo Polaków, jak i dla wspierającej Państwową Straż Pożarną, Ochotniczej Straży Pożarnej, duże środki na duże inwestycje. Ale dziś to wiecie, nie najważniejsza inwestycja. Inwestycja w przyszłe pokolenie. To jest bardzo wzruszający moment, kiedy jesteście tu ze swoimi opiekunami, niejednokrotnie z rodzinami, rodzicami, dziadkami, z osobami, które zaraziły was tą pasją, jaką jest uczestnictwo w ramach tego szerokiego, tej rodziny pożarniczej. Życzę wam, aby ta formacja, w której zaczynacie w tej chwili być, aby wam zawsze towarzyszyła, żebyście tak jak wasi opiekunowie stali się liderami tych lokalnych społeczności, bo oni są, oni, wasi rodzice, wasi dziadkowie, opiekunowie, wszyscy ci, którzy was do tej rodziny pożarniczej wprowadzają, są takimi prawdziwymi bohaterami. To duże środki. 183 drużyny działają przecież na Warmii i Mazurach. Ponad 660 tysięcy z tych środków zostało właśnie dla drużyn na Warmii i Mazurach przekazane. Łącznie mamy do czynienia z niesamowicie potężną formacją. Proszę zwrócić uwagę, że ponad 76 tysięcy młodych ludzi jest zaangażowanych w całej Polsce właśnie w ten ruch. Ten piękny ruch, który pokazuje te tajniki, uczy pomagania innym, takiej bezwarunkowej pomocy i służby dla innych, dla współobywateli, a myślę, że w przyszłości nie tylko dla lokalnej ojczyzny, ale i naszej dużej ojczyzny. Wielka to przyjemność, wielki zaszczyt. Wszystkiego dobrego wam życzę. Wykorzystajcie te środki na może kolejne mundury, bo dziś macie naprawdę kapitalne mundury, które pokazują rzeczywiście tę pokoleniową zmianę, która jest tu dla wszystkich nas widoczna. Jeszcze raz kłaniam się do nisko. Wszystkiego dobrego.